Mitsubishi Montero albo Mitsubishi Pajero. 3,5 litra V6 pod maską. Zobaczmy tego giganta offroadu. Jak to będzie śmigać? O, mamy nawet oficjalne malowanie. Bardzo fajnie. To jest chyba Dakarowe, zdaje się. Więc ten samochód wyróżnia się naprawdę przezajebistym zawieszeniem. I mam takie ukryte nadzieje, że no jakoś będzie się to prowadzić, że jakoś to zawieszenie będzie pracować trochę lepiej niż w innych samochodach, ale z drugiej strony jest to tylko Forza, nie Bimenji Drive. No tutaj nie będziemy mieli pewnie takich fajnych smaczków. Tak wygląda orzech, cyk, możemy sobie wejść tutaj. Ogólnie samochód w GTA Online jest już od bardzo dawna i w tamtej grze możemy sobie go stuningować naprawdę ciekawie, dać mu jakieś tam specjalistyczne rzeczy, zainstalować, zrobić z niego taki wyjątkowy samochód. O, nie wiedziałem nawet, że tu jest rząd siedzeń z tyłu. Myślałem, że jest jakieś koło zapasowe albo jakieś takie inne rzeczy, ale jest to chyba taka bardziej wersja drogowa. Tak, bo samochód został dopuszczony do ruchu drogowego też. Dobrze, no to sprawdźmy, jak to śmiga. Tutaj mam coś takiego naprawdę bardzo fajnego, offroadowego, przygotowanego właśnie do testowania zawieszeń w samochodach różnych. I nie tuningowałem Montero w ogóle pod żadnym względem, ani osiągów, ani zawieszenia, więc jest to całkowity standard. No i sprawdźmy sobie, tutaj są porobione takie różne przeszkody. Zobaczmy, jak samochód będzie sobie radził. Czy jakoś inaczej w stosunku do... O, tutaj już się zaczynają przeszkody. Czy jakoś inaczej w stosunku do innych samochodów w grze? Ciężko powiedzieć. No, fajne były te przeszkody, to są pierwsze. Widzieliśmy, że tam zawieszenie ładnie popracowało. Okej, tutaj mamy jakieś kamienie, jedziemy według checkpointów. A, gdzieś tam te koła nawet się zatapiają w obiekty, nie? Tak wygląda. Albo, nie wiem czy wiecie, ale w Fordzie Horizon 5 i w Fordzie Horizon 4 opony potrafią się odkształcać. Zauważyłem to podczas driftingu, jak sobie patrzyłem na powtórki. Jest to ciężko zauważalne, kiedy normalnie się gdzieś tam ścigacie czy jeździcie samochodem, ale tak, one się odkształcają i w zależności od tego, jakie macie ciśnienie w oponach, tym bardziej lub mniej się odkształcają. Bardzo fajny to jest detal, ale trzeba się temu przyjrzeć, żeby faktycznie to zauważyć. No i teraz wolniej spróbujmy. Bardzo fajne przeszkody. Idealne na auta offroadowe i na Montero, które ma całkiem dobry kąt natarcia, prawda? Krótkie, małe auto, lekkie, spalinowe, małe auto, idealne na offroady, właśnie tego typu. W tej aktualizacji czekałem najbardziej na ten samochód właśnie obok Skyline'a Kombi. O, będziemy mieli jakąś hopę. Fajnie to nawet wygląda, nie jest to poziom Bimenji, nie, ale ogólnie jakoś tam zawieszenie pracuje. No i to jest standard. Ach, świetnie wygląda to auto, sprawdźmy, co możemy z nim zrobić. O, możemy sobie taki wielki zderzak dodać z reflektorami na dachu. Powiem szczerze, wolałbym na przykład dodać reflektory tutaj z przodu i reflektory na dachu zamiast tego wielkiego zderzaka. Ale możemy sobie dodać to. Z tyłu możemy sobie dodać spoiler, który nawet jako tako pasuje, ale... I z tyłu możemy sobie jeszcze koło odczepić, jakbyśmy chcieli. I samochód wtedy jest lżejszy o nawet całkiem sporo. Jakieś 20 kg, nie? Moglibyśmy to zrobić. Jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi o swapy, tutaj też pewnie możemy poszaleć, różne swapy sobie wrzucić. Ale zawsze największą zaletą w samochodach w Fordzie Horizon 5 jest standardowy silnik, który brzmi dość unikalnie przeważnie. Moglibyśmy dołożyć doładowanie, ale trzeba przyznać, że całkiem dobrze pracuje zawieszenie w tym samochodzie, nie? Ma ładne opony, czy to są... O, a tu możemy sobie nawet zwiększyć
cal całego koła. Zobaczcie. No tu się zmienia profil opony, nie? Ale wtedy mamy już naprawdę gigantyczne to koło. To bardzo ciekawe, że też ono się w tych nadkolach będzie mieścić. No, no. Posłuchajmy jeszcze wydechów. Kurczę, tutaj trzeba przyznać, że każda opcja zmienia dźwięk diametralnie. Nieźle. Wygląda na to, że standardowy silnik będzie się całkiem nieźle czuł w klasie A. Bardzo długo szukało mi przeciwnika, ale trafił się nawet chyba ktoś nie najgorszy. Ranger Raptor. No ciężko będzie po tym wyścigu ocenić, czy Pajero jest dobre. Raczej na pewno złe nie jest, ale tak sobie jeździłem po świecie chwilkę i zauważyłem jedną rzecz, ponieważ jest to dosyć krótki samochód, to łatwo czasami gdzieś można nim przekoziołkować, przewrócić się w przód czy coś takiego. Nie jest może taki stabilny jak pick-up, z którym się teraz ścigamy. Ale wydaje się, że zawieszenie całkiem ładnie pracuje, chociaż żeśmy sobie je zesłapowali na to takie wyścigowe. No i samochód dość łatwo się kontroluje. Powiedziałbym coś w stylu Jeepa Trail Cata. Bardzo fajne auto do offroadów, na pewno. Jak dla mnie samochód na pewno bardzo ciekawy. Definitywnie opłacało się, ale dla mnie kupić ten dodatek i kupiłbym go nawet gdybym nie nagrywał odcinka. Dlatego, że strasznie podoba mi się ten offroadowy samochód. A także ten, że tak powiem, Skyline w kombi. To jest 25 zł, ale tym razem mamy naprawdę ciekawe japońskie samochody w tym pakiecie. W tym takie Pajero, Montero. Dla niewtajemniczonych może być ten pakiet zupełnie bezwartościowy. Jeśli oczekiwali na przykład jakiegoś Monster Trucka. Swoją drogą, gdyby dali pakiet za 100 zł z Monster Truckiem, to chyba byłby dosyć popularny. A ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.